Poniedziałek, 26 września. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Dobiega końca proces kierowcy katowickiego PKM-u, który 2 lata temu śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę na ulicy Mickiewicza. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia. Obrona wnosi o uniewinnienie, a sam oskarżony przyznaje się do błędu i przeprasza rodzinę, tłumacząc, że nie miał zamiaru nikogo zabić. Rodzina liczy jednak na wyrok dożywocia. Swoje niezrozumiałe dzisiaj z perspektywy 2 lat zachowanie mężczyzna próbuje tłumaczyć chaosem i strachem przed agresywną grupą ludzi stojących przed autobusem. Wszyscy znaleźliśmy się w złym miejscu, mówił dzisiaj podczas swojej mowy końcowej. Jutro zapadnie wyrok w tej głośnej sprawie. Fatima Orlińska. Łukasz T., podobnie jak jego obrońcy, wniósł o uniewinnienie od wszystkich postawionych mu zarzutów, tłumacząc, że o tragicznym w skutkach wypadku zadecydowały kolejne zdarzenia losowe zapoczątkowane bójką grupy na ulicy. Popełnił błąd i mówi, że bardzo żałuje tego, co się stało. Deklaruje również wsparcie finansowe rodzinie zmarłej. Często sobie zadawałem pytanie, czemu ja w ogóle podjechałem tak blisko tej grupy. No, ale w Wysokim Sądzie przyznam szczerze, że sam sobie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy to, co teraz już wiem, bym wiedział wcześniej, ja bym w ogóle nie podjechał pod tą grupę tak blisko, albo po prostu sobie wziął wolne i nie poszedł do pracy. No także to myślę, że to by była najlepsza opcja, ale no przyznaję, tutaj był mój błąd, nie powinienem tak blisko podjeżdżać, ale też nie zamierzałem nikogo skrzywdzić z tej grupy. Troje obrońców oskarżonego w mowach końcowych podnosiło, że w zgromadzonym obszernym w sprawie materiale dowodowym wiele jest niespójności. Wskazywali m.in. na wykluczające się wzajemnie i sprzeczne zeznania świadków, sporządzone opinie psychologiczne oraz biegłych sądowych. Zdaniem obrońców nie ma również dowodów jasno wskazujących na to, że Łukasz T. celowo i ze zamiarem pozbawienia życia wjechał w grupę ludzi. Rzeczywiście materiał w sprawie jest ilościowo szeroki, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to już nie daje takich pełnych możliwości, jak gdyby. Ta ocena rzeczywiście sądu, jak prokurator stwierdzał, moim zdaniem, będzie trudna. Nie mamy w sprawie, mimo tylu dowodów także informatycznych, nowoczesnej techniki, tak naprawdę pewnego obrazu odwrócenia twarzy kierowcy w momencie rozpoczęcia ruchu. Obrończyni Łukasza T. podawała w wątpliwość opinie toksykologiczne. Jej zdaniem w raportach brakuje informacji co do godzin pobieranych od kierowcy próbek krwi do badań ich kolejności, a tym samym trudno stwierdzić, kiedy miał przyjąć substancje w ilościach wystarczających do uznania popełnionego przestępstwa pod ich wpływem. W mojej ocenie należy stanowczo zaprzeczyć tezie, aby możliwym było jednoznaczne, tutaj podkreślam, jednoznaczne przyjęcie, iż oskarżony w chwili zdarzenia prowadził autobus pod wpływem opioidu, a to tramadolu, a więc środka działającego podobnie do alkoholu, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego. Nie ustalono w sposób pewny, kiedy oraz w jakiej dawce oskarżony mógł w ogóle przyjąć taką substancję. Prokurator z kolei jednoznacznie zaprzeczył tezie mecenas, jakoby oskarżony mógł przyjąć wykryte w badaniach toksykologicznych środki zaraz po zdarzeniu. Bezpośrednio po najechaniu na pokrzywdzoną była faza ucieczki trwająca przez kilkanaście sekund, która zakończyła się zatrzymaniem autobusu. Od tego momentu oskarżony był widziany przez kolejnych świadków, w pierwszym rzędzie przez funkcjonariuszy policji, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, przez pasażerów Ubera, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, przyjechali kolejni funkcjonariusze policji i w żadnym z tych momentów nie opisali oni ani przyjmowania leków, ani przyjmowania amfetaminy, ani też nie przyjmowania paracetamolu chociażby. Wyrok w sprawie zapadnie w środę. Jedyną okolicznością łagodzącą może być to, że oskarżony nie był wcześniej karany. Wypadek autobusu w Sosnowcu. Pojazd z pasażerami wjechał w przystanek. Ranne są 2 osoby. Karolina Komada.
Wtorek przed godziną 7 rano, to tutaj na wysokości ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu autobus jawożnickiej komunikacji miejskiej uderzył w przystanek bez wiaty. 59-letni kierowca potrącił 3 osoby, w tym 2 dzieci. Potrącając 28-letnią kobietę oraz 2 dzieci w wieku 2 lat oraz 5 miesięcy, 28-letnia mieszkanka Sosnowca została przetransportowana do szpitala miejskiego w Mysłowicach, natomiast 2-letni chłopiec został przewieziony do szpitala miejskiego Katowice-Ligota. Na chwilę obecną nie jest znany ich stan zdrowia. 5-miesięczny chłopiec nie doznał żadnych obrażeń. Natomiast kierujący autobusem został przetransportowany do szpitala miejskiego w Sosnowcu. Do wypadku w mediach społecznościowych odniosło się przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Jaworznie. Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy autobusu linii E. My oczywiście badamy teraz przyczyny tego wypadku. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Nie ma ofiar w ludziach. Sprawa jest sprawdzana i badana. Staramy się oczywiście z niezwykłą pieczołowitością i starannością sprawdzić przebieg tego wydarzenia i ustalić jego konsekwencje. Autobus uderzył w słupek przystankowy z niewielką prędkością. Kierowca był trzeźwy. Biały samochód wyposażony w pomarańczowy dźwig HDS. Co do tego, że było to przemyślane i przygotowane, nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś zniszczył schrony bojowe w Piekarach Śląskich. Do pierwszej próby kradzieży elementów metalowych doszło pod koniec sierpnia, do drugiej kilka dni temu. Sprawców szuka policja. Pod koniec sierpnia do piekarskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia 2 zabytkowych schronów. Sprawcy, chcąc ukraść metalowe elementy, próbowali odciąć je palnikiem. Nie odcięli, bo konstrukcja im to uniemożliwiła, ale zniszczyli schron. 24 września złodzieje przygotowali się bardziej. Prawdopodobnie przyjechali wyposażonym w dźwig HDS autem. Policja apeluje do osób, które były świadkami albo przyjeżdżały około godziny 15 drogą krajową 94 w Piekarach Śląskich albo Siemianowicach Śląskich samochodami wyposażonymi w kamery, by zgłosiły się lub zadzwoniły do piekarskiej komendy. Śledczy liczą na to, że ktoś zarejestrował obraz, który mógłby pomóc w ustaleniu sprawców i gwarantują anonimowość. Auto pełne nielegalnych migrantów w węgierskiej górce w okolicach słowackiej granicy. To 26 mężczyzn, 5 kobiet i 7 dzieci. To kolejne takie zatrzymanie na południu kraju w ostatnim czasie. Scenariusz niemal zawsze jest taki sam. Fatima Orlińska. Wszyscy zatrzymani są prawdopodobnie obywatelami Syrii, łącznie z 23-letnim kierowcą busa. Usłyszał on zarzut zorganizowania przekroczenia granicy Polski wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ponadto mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Do podobnych sytuacji doszło zaledwie kilka dni wcześniej w rejonie Kozłowa i Rejczy. Tam Straż Graniczna zatrzymała łącznie 34 osoby, również obywateli Syrii. Od początku roku udało nam się zatrzymać już ponad 30 osób, które są bezpośrednio zaangażowane w organizowanie nielegalnej migracji. Ponadto w tym roku zatrzymano już 513 nielegalnych migrantów. Od początku roku do lipca zatrzymano 138 osób, natomiast w sierpniu i wrześniu tych osób, nielegalnych migrantów, było zatrzymanych 375. Wyrywkowe kontrole drogowe na szlakach komunikacyjnych przy granicy polsko-słowackiej prowadzone są w oparciu o analizę ryzyka, o doświadczenie funkcjonariuszy, jak również o wymianę informacji między krajami sąsiadującymi. Straż Graniczna podkreśla, że przekraczając polsko-słowacką granicę można spodziewać się zintensyfikowanych kontroli drogowych ukierunkowanych na legalność pobytu na szlakach komunikacyjnych. Nie oznacza to jednak kontroli granicznej. Są takie miejsca na mapie regionu, które znamy i takie, które musimy dopiero odkryć. Są też ludzie, którzy o Śląsku wiedzą naprawdę dużo. Jutro przypada Światowy Dzień Turystyki. Dziś w Planetarium Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród 30 osobowościom i instytucjom za zasługi dla rozwoju turystyki w regionie. Karolina Komada.
Na chwilę przed Światowym Dniem Turystyki województwo śląskie wyróżniło i uhonorowało tych, co na co dzień zajmują się jej rozwojem. Nagrody były przyznawane w 5 kategoriach. Organizacje są bardzo różnorodne, od stowarzyszeń, przez różnego rodzaju związki międzygminne, przez osoby prywatne, przez firmy, spółki, instytucje, branża gastronomiczna, hotelarska. No, cała ta turystyka właśnie składa się z tych małych puzli. Jesteśmy kompletnie turystyczni. Jesteśmy dostępni latem, zimą, wiosną, jesienią. Można u nas spędzać długoterminowy wypoczynek. Jako województwo śląskie mamy bardzo szeroką ofertę turystyczną i to, czy chce pochodzić po górach, to pojedzie na południe. Natomiast jeżeli chce zwiedzić kopalnie i cieszyć się tym industrialnością województwa, to zapraszamy do centrum województwa. Natomiast jeśli chce skorzystać z bazy agroturystycznej, bardziej gospodarstw edukacyjnych, to jest północ województwa, regiony Częstochowy, lasy, rower, także rozpiętość mamy bardzo szeroką. Dyplomy marszałka województwa śląskiego powędrowały do m.in. pomysłodawczyni działającej w gliwickim porcie na kanale gliwickim przystani turystycznej Marina Gliwice, czy też do pomysłodawcy bajki pana Kleksa w dawnej fabryce porcelany w Katowicach. Jedno z głównych wyróżnień trafiło do wyjątkowego zespołu. Promując działalność profesora Hadyny, Wojciecha Akilara i wielu innych wspaniałych twórców, promujemy region, promujemy Polskę. Częstokroć się tak też zdarzy, że jesteśmy reprezentantem Europy, jak to miało miejsce na przykład podczas koncertów w Arabii Saudyjskiej. Byliśmy pierwszą instytucją, która dotarła do Arabii Saudyjskiej spoza świata arabskiego. Zatem w różnych konfiguracjach reprezentujemy tak naprawdę nasze województwo, nasz kraj. Nagrodzone zostały również filia Bytomskiego Centrum Kultury, czyli Pałac w Miechowicach oraz gmina Olsztyn i Żarki za budowę trasy w ciągu regionalnej trasy rowerowej. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.